Hej, witajcie, Peter z tej strony. Pokażę wam, jak skonfigurować kierownicę, bo czasami po podłączeniu kierownicy są problemy. Czasami jej nie wykrywa, czasami jej nie widzi. Często guziki są nieprzypisane tak, jak powinny. Więc wchodzimy w opcję i po podłączeniu kierownicy, jeśli ją nie widzi, jeśli przyciski nie są tutaj dobrze skonfigurowane, ja teraz nie będę wciskał resetuj wszystko, ale możecie wcisnąć resetuj wszystko. No ja już poustawiałem i trochę czasu mi to zajęło. Poprzemieniałem guziki, niektóre nie chciałem ich i niektórych nie pasowały mi tam, gdzie są. Tak jak na przykład klakson, bo klaksonu nie było na środkowym przycisku. Tam jak powinien być klakson na kierownicy, tak go nie było. To wciskamy resetuj wszystko. Następnie przechodzimy tutaj na te ustawienia. To akurat jest mój kontroler od Xboxa, więc tutaj zmieniam urządzenie. To jest side panel. I to jest kierownica i pedały. Na kierownicy i pedały będą martwe strefy, będą na 14. Tak jak tutaj na bocznym panelu z tym joystickiem do sterowania turem. Więc martwe strefy zmieniamy na 1%. Nikt nie lubi martwych stref. Nigdzie nie ma żadnej informacji, do czego te tutaj ustawienia się tyczą. Czy to są, to jest kierownica, a może to są analogi na kierownicy, a czy to są pedały. Nie ma. Trzeba to samemu rozszyfrować. Więc to jest kierownica, lewo, prawo. Jeśli chcecie, żeby było 1 do 1, czyli tak jak skręcacie kierownicą, żeby taka sama reakcja była na ekranie, ogólnie najlepiej martwe strefy ustawić na 1%. Tu ustawiamy 1%. Martwej strefy, ten przypisana jest domyślnie 14, późno reaguje kierownica. I czułość 150%. I wtedy mamy 1 do 1. Tak jak kręcimy kierownicą, tak się zachowuje na ekranie. To są pedały, gaz i hamulec. Tu również 1%, żeby reakcja była jak najszybsza, a po wciśnięciu pedału czułość 120%. Możecie zwiększyć, możecie zmniejszyć, zależy jak tam czujecie potrzebę. Mi pasuje 125%, reakcja jest praktycznie, jest odzwierciedlona idealnie. To jest lewy analog, góra-dół, lewo-prawo i prawy analog, góra-dół, lewo-prawo. Strefa, martwa strefa 1%, najlepiej, żeby reakcja tego analogu była natychmiastowa. Jeśli są te analogi już zużyte, no to możemy troszeczkę zwiększyć tutaj i czułość. Od 100 do 150%. Więcej to już jest ciężko. Jeśli ktoś ma doświadczenie z sterowaniem kontrolerem od Xboxa lub od PlayStation, to wie, na czym to polega. To mysz, to nas nie interesuje. I następny jest panel boczny. I tu już poustawiam z wami. Tutaj 1%. Od 2 do 1%. Żeby reakcja tego joysticka była natychmiastowa. Tutaj od 120 do 150%, w zależności od naszych preferencji, ale 150 jest i 125, 100 jest trochę za mało. To są takie optymalne. Nie trzeba go tak mocno wychylać, żeby sterować ładowaczem czołowym. I tutaj też. I tak to powinno wyglądać, wtedy będziecie zadowoleni. Możliwe, że będziecie chcieli zmienić tutaj na 125%. To musicie sami przetestować, jak wam to pasuje, jak ta czułość tego joysticka będzie odpowiednia dla was. Po wszystkim zastosuj. I możemy przejść do gry. Aha, czasami jest tak, że klakson nie działa, możemy go zaprogramować sobie, to jest przycisk 25. Więc wciskamy i na kierownicy przyciskamy klakson i mamy przycisk 25. Zapisz ustawienia i przejdźmy do gry. Joystick działa
bardzo dobrze. Na 100% jest ten ruch tutaj, że jednocześnie wysypywania i ten ruch, bo normalnie to łyżka w ten sposób pracuje. A chcemy osiągnąć, prawda, profesjonalny ruch. Kierownica, niech będzie kombajn. Widać, martwa strefa jest nieduża. Pedały też 125 to 100% czułości. Martwe strefy najlepiej też do 1% skręcić. 1-2% martwej strefy. Klakson działa jak powinien. Joystickiem bawimy się headerem. Jest taki mod, który ma wpływ na to, jak jest header ustawiony, na ilość zebranych plonów. Jeśli ktoś chce zmaksymalizować realistyczność rozgrywki, ciskając świecący guzik na joysticku, przechodzimy w tryb, który możemy obracać głową. Jeśli mamy kamerkę, możemy ustawić sobie w opcjach ruch śledzenia głową, więc tam, gdzie będziemy patrzeć, kamera będzie śledzić naszą głowę. To wszystko, moi mili. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat farmingu, piszcie, komentujcie. Zapraszam Was do lajkowania lub subskrypcji. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.